Zamek Książ zmienia swoje oblicze, a po grudniowym pożarze nie ma prawie śladu. O trwających pracach remontowych oraz o nadchodzących wydarzeniach rozmawiamy z Krzysztofem Urbańskim, prezesem Zamku Książ. Na jakim etapie są prace remontowe Zamku Książ, jeśli chodzi o sam dach? W tej chwili w zasadzie kończymy tą część, którą odbudowujemy po pożarze. Wykonawca ma termin do 20 kwietnia, ale myślę, że wcześniej zejdzie z placu budowy. Mamy obiecane, że 10 kwietnia zostaną zdjęte rusztowania. I to jest jakby pierwsza część tego budynku głównego. Gmina w tej chwili przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na ostatnią, trzecią część dachu. Pozyskane zostały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te prace muszą się w tym roku skończyć, więc do końca 2015 roku cały dach nad budynkiem głównym powinien być odrestaurowany. My kończymy remont dachu nad jednym z budynków hotelowych i chcielibyśmy do końca tego roku wykonać remont na drugim budynku hotelowym. No i wtedy zostaną nam tylko budynki te poniżej, czyli przy Oślej Bramie, ale to myślę, że to już są kolejne lata. Więc wydaje się, że ten rok 2015 będzie dla nas takim kluczowym i kończącym pracę nad dachami, przynajmniej przy tym wejściu głównym. Jakie środki udało pozyskać się z ministerstwa i czy wystarczą? W tym roku pozyskaliśmy najwyższą z dotychczasowych kwot na dach. My docelowo dzieliliśmy na trzy etapy, wiedząc, o jakie środki możemy aplikować. Łącznie to będzie ponad 1 000 000 zł w 3 latach pozyskanych środków. W tym roku 500 000 zł, więc połowa tej kwoty. Natomiast łącznie remont dachu, no nie wydamy jeszcze wyceny tej ostatniej części, ale myślę, że będzie to ponad 3 000 000 zł, więc tak 1/3 mniej więcej udało się pozyskać. Sam dach na przedzamczu to już są środki spółki. W zeszłym roku mieliśmy na tyle dobry rok i tak dużo turystów, że byliśmy w stanie właśnie sfinansować ten dodatkowy dach, który w ciągu roku wypadł. No i jeszcze iluminację, bo to właśnie na te dwa główne zadania przeznaczyliśmy środki w zeszłym roku. A jak wygląda sytuacja przedzamcza? Musimy skończyć do Festiwalu Kwiatów i myślę, że skończymy. Oczywiście cały czas monitorujemy to, co się dzieje. Festiwal zaczyna się 30 kwietnia i wszystkie siły na pokład, żeby do tego dnia być gotowym. To są jakby dwie ekipy pracujące. Jedna zajmuje się tą częścią, nazwijmy to budowlaną, czyli drogi, chodniki, ten taki ciężki element, a druga ekipa zajmuje się nasadzeniami. Jest co robić, bo tam jest 47 tysięcy roślin, więc żeby to nasadzić, to troszkę czasu trzeba na to poświęcić, ale jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. No, jeśli nie będzie jakiegoś kataklizmu i tutaj nie spadnie 3 metry śniegu, to myślę, że jest spora szansa, że spokojnie 30 kwietnia rozpoczniemy festiwal. Czy obecne remonty nie przestraszyły turystów? Mamy lekkie wahnięcie w stosunku do ubiegłego roku, no ale to jest kilka czynników. To znaczy, po pierwsze pogoda, bo ona jest dosyć specyficzna w tym roku. Po drugie, jak rozmawiamy z innymi atrakcjami, to wszyscy to odczuli. Tutaj jedna z takich tez, że to jest też wynik tego, że dużo osób było po prostu chorych w tym pierwszym kwartale i to się też przełożyło. Dla nas to nie jest jeszcze sygnał alarmowy, bo my jednak ten wynik robimy przede wszystkim w miesiącach letnich, więc ten ciut gorszy początek roku tutaj jeszcze niewiele wnosi, będziemy podsumowanie robić na koniec roku. Mamy w zanadrzu kilka takich elementów, które myślę, że spokojnie pozwolą nam pobić te wyniki dotychczasowe, bo mamy nowy festiwal gier pod koniec maja. No i 11 lipca, już mogę potwierdzić, otwieramy wystawę Muzeum Narodowego z Wrocławia, więc myślę, że parę osób będzie zainteresowanych, żeby przyjść i to zobaczyć, więc spokojnie czekamy, ale rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że w tych ostatnich latach co chwilę pobijaliśmy rekordy, a tutaj mamy nagle powstrzymanie tego trendu, ale myślę, że spokojnie na koniec roku 2015 znowu będzie się czym pochwalić. A jakich atrakcji możemy spodziewać się na Festiwalu Kwiatów? No zacznijmy od tego, że kontynuujemy jak zwykle to, co nam się sprawdziło. Więc w zeszłym roku myślę, że rzeczywiście tym hitem były Mistrzostwa Polski Florystów. Te prace przez nich przygotowane były fantastyczne. Statutowo nie możemy zrobić Mistrzostw Polski, bo one są organizowane co dwa lata, przepraszam. I takie będą w przyszłym roku u nas. Natomiast w tym roku będziemy mieli Mistrzostwa Dolnego Śląska Florystów, więc impreza bardzo podobna i można się spodziewać podobnej jakości prac, więc to zostaje. Dokładamy wydłużenie czasu warsztatów dla dzieci. To się w zeszłym roku świetnie sprawdziło, rodzice byli bardzo zadowoleni, myślę, że jeszcze bardziej dzieci, tylko że w ubiegłym roku były to 2 dni, a w tym roku podjęliśmy decyzję, że zainteresowanie było tak duże, że codziennie będzie taka możliwość. Oczywiście dużo występów, dużo wykładów, bo to też się nam świetnie sprawdza. Jak co roku Narodowa Wystawa Bonsai, bo to już jest na stałe wpisane w nasz kalendarz. W tym roku też taka nowość, bilet kupiony przez internet
jest do wykorzystania w dowolnym dniu festiwalu, więc nie trzeba się martwić już teraz o pogodę, jaka ona będzie. Można kupić ten bilet. On jest zdecydowanie tańszy niż ten, który będzie do nabycia w kasie. Nie trzeba będzie tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut tam odstać. Można wejść na festiwal i naprawdę zapraszamy. Duża oszczędność czasu i pieniędzy, także myślę, że to się naprawdę opłaca. Rozumiem, że Flora również pojawi się na wydarzeniu. Tak, Flora już się pojawiła na plakatach. Myślę, że jest szansa, że pojawi się też na biletach, jak nam nie ucieknie. No i będzie promować ten festiwal. Myślę, że będzie promować nasze wszystkie festiwale, bo jest tutaj od tego, żeby nam pomagać. Proszę powiedzieć mi w ogóle o tym pomyśle na taką postać. Po pierwsze, od ponad roku rozmawiamy z Tomkiem Morońskim i on projektuje dla nas, to jest artysta wałbrzyski, więc to jest też dla nas istotne i wspólnie myśleliśmy o takim brand hero. Zamek jest na tyle duży, że często słyszeliśmy, że trochę przeraża, że trochę odstręcza. Chcieliśmy troszkę złamać ten wizerunek. Oczywiście jest to zabawa, oczywiście jest to przeznaczone głównie dla naszych najmłodszych zwiedzających i to Flora nimi ma się zajmować, jakby do nich przemawiać. Myślę, że taki jest sympatyczny akcent. Zobaczymy, jak się sprawdzi oczywiście. Mam nadzieję, że na dłużej z nami zostanie, ale to dużo zależy od naszych najmłodszych zwiedzających. Jeśli im się spodoba, to na pewno zostanie z nami.